Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000. No i mamy przeciwnika. Może niech to będzie ruch E4 tym razem. Bardzo będę się starał grać ostre rzeczy, czyli cały czas tutaj D4 będziemy katować i gambit szkocki. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Tutaj na pewno dobrym zagraniem jest też skoczek na F6. Goniec C5, częsty widok i C3 z pułapką taką, że jak będzie bicie, no to bijemy na F7, jak król zbija. Przypominam, król hetman D5. Tak można sobie spokojnie grać. Jest hetman F6. O, to ciekawe posunięcie, muszę przyznać. Troszkę to grodzi też drogę skoczkowi. Ale myślę, że robiąc roszadę znikają wszystkie problemy. To znaczy, chodzi mi o to, że już mogę na przykład przyładować taki ruch jak E5. E5 mi chodzi po głowie bardzo mocno, ale też chodzi mi po głowie takie posunięcie. Hetman G6. Tutaj nie zbiję, bo to nic w zasadzie chyba nie da. To znaczy inaczej, jeżeli zagram tak, jeżeli on odejdzie, ja zbiję, on odbije gońcem albo skoczkiem, to ja odbiję tu, zyskuję centrum. Ale nie wiem, czy to jest wystarczające. To na pewno też jest ok, według mnie, ale taki ruch mnie bardziej interesuje, bo jak on odejdzie, to ja wtedy zbijam i mam centrum i jeszcze zachowuję gońca. Ale tak, 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 tak. Wieża E1, celuje w skoczka, on odchodzi, celuje tu, on może odbić, hetman E2. Tam grożą opcje. Dobra, idziemy na ostre dymki. E5. Bicie. No to bijemy. Konsekwentnie to, co liczyłem, będę to grał. Czy to przejdzie? No zobaczymy. Aha, hetman zagrał na F6 z powrotem. No to tutaj myślę, że... Aha, jak zbiję, zbiję i zagram tak, to zawsze po roszadzie będzie miał strzała na F2. To czyli źle zagrałem. Na to wygląda. No ale bić muszę, nie mam wyjścia, bo muszę wprowadzić skoczka. Czyli źle po prostu pograłem. Można było pójść na tamte centrum. Jak się okazuje jednak. No ale konsekwencje trzeba tutaj trzymać. I co, ja mam teraz dwa pionki mniej, jeżeli on zbije. To co, mam zbić tutaj? Jeśli on hetmanem, to ja tu jest ok. Nie, nie jest ok, bo jest szach i tu mi wisi koniec, więc nie mogę zbijać. Hetman E2, bronię tu, bronię tu. No, roszada. No właśnie. Roszada, moi drodzy. I co, jak on zrobi roszadę, to chyba zbije jednak tutaj, co? Czy działa to, czy nie działa? Jak wrócił, to znaczy, że chyba nie działa. Więc teraz... Skoczek C3 i teraz już mam fajne opcje. Koń E4. Dlaczego on tak szybko gra? No tak. On tam sobie zagra tu, będzie tak, tak. Dobra. Koń E4 zagrać trzeba. Raz, że to asekuracja, ale dwa, że wymieniam tego bardzo silnego gońca, obrońcę skoczka. Czy dalej zdobędę figurę, to nie wiem, ale koń E4 zagrać po prostu trzeba. Mam dwa pionki mniej, więc muszę w ten sposób zagrać, bo teraz już widzę coś takiego. Hetman odejdzie na przykład tutaj, zbijam, zbijam i no tam nie, bo on mi zbija tu, ale zawsze mogę zagrać goniec E3. I będę miał świetny rozwój. Hetman będzie się plątał i wprowadzę drugą wieżę do gry. Jeszcze zobaczymy, co z tym skoczkiem się stanie, ale robi się ciekawie, powiem szczerze. No dobra, no tutaj zbić muszę. Problemy znikają. I goniec E3. Tam nie mogłem, bo on mi zbija tutaj. Rozwój przede wszystkim. No i teraz na przykład jak on zagra tak, to w ogóle wieża pięknie wejdzie z tempem. Jak zagra... Aha, okej. Okay. Zagrał tak. Pytanie, czy go gonić? Może w ogóle odejść chyba hetmanem trzeba teraz mądrze. Może tak, z groźbą taką. Chwila.
No to teraz jest chyba ten czas, żeby się jednak zastanowić, bo grozi takie posunięcie nieprzyjemne. Jak zagram tak, on mi zagra tak, to ja mam goniec C5 i tu zdobywam. Dobra, hetman D2. Tak, mówię, zastanowić się, ja gram dosyć szybko. Chodzi o to, że on też musi po prostu zagrać gdzieś. No nie uniknę tego, że on na przykład skoczkiem odejdzie. Ale mam parę gońców, to trzeba naprawdę dobrze wykorzystać. No i teraz pytanie. No skoczek na przykład na G6. No dobra, coś musi zagrać, czy na C6 na przykład. Są jakieś odejścia z odsłony, on musi uważać. Chociażby jak zagra tak, to mam taki ruch i tam strzała, nawet na pionka, ale widzę, że on zagra tak. Zawsze mam wieża C1 i kolejna groźba zbicia na F7, więc on, gdzie on może mi zaatakować tego gońca? No jak zagra tak, to tak na przykład, więc no tu musi być dobrze czarnymi, białymi, wróć, białymi, koniecznie, koniecznie białymi musi być dobrze. No w takich ostrych rzeczach to trzeba naprawdę dokładności pewnej. Nie wiem, czy gram to super dokładnie, ale tak czuję, że tak. A pewność siebie jest ważna podczas gry. No dobrze, gość sobie myśli. Teraz co dalej? Co dalej? Na pewno on musi wykonać jakieś takie dobre posunięcie, w sensie dobry ruch. Wydaje mi się, że to może być skoczek F5. What? No teraz mi się narzuca naprawdę ta wymiana, bo chodzi o to, że pionki blokują gońca, będą zdublowane. Ja mogę mieć takiego fajnego strzała na A7. Jak on odbije, to ja odbiję tu. I mimo pionka mniej, będę miał kapitalny nacisk na F7. Słuchajcie, idę na ten temat. Idę w ten temat chyba. Jeszcze się zastanowię, czy nie mam lepszych ruchów. Bo teraz tak, jak odejdę gdzieś hetmanem, to nadal będzie chyba bardzo dobrze. Ale tu już na konkretach działamy. Biję. Jak ja widzę uproszczenia, to po prostu na to idę. Gdyż lubię grać w ten sposób. Dokładnie. I tutaj bicie po prostu na A7, czyli odbicie pionka. On nie ma jakiegoś odejścia skoczkiem. Znaczy, może zagrać tu, ale ja odbijam pionka. A te pionki, nawet jak teraz mam pionka mniej, to już czuję przewagę. Nawet potencjalnie materialną, bo ja te pionki dosięgnę. No właśnie. Zobaczcie, co się dzieje. Jednak zagrywa skoczkiem. I teraz tak, on będzie mógł zagrać tutaj, będzie groził mi zagraniem takim. A my się tego nie boimy. Zagram goniec B6. Przytrzymam tego pionka i ten jest też przytrzymany. Dokładnie, on będzie chciał zagrać tutaj. Teraz tak, jak zagram tu, on nie może zbić, bo wracam i wygrywam. Tutaj nie może mi zaatakować gońca. Zagram tu, on mi zagra tak, skoczek nie ma potem perspektyw, gram tak. Wieża na D1, nie na C1. Pozwolę mu tutaj wejść, ale widełek nie ma. Będę atakował pionka, po prostu. Pułapka jest taka, że nie może zbić pionka, to też jest piękne. A za chwilę też mogę go odpędzić grając A3. I ten skoczek znowu będzie musiał wejść na jakąś kiepską pozycję, a moje figury zostają aktywne. Wszystkie figury zostają aktywne. O, to jest dobre posunięcie, teoretycznie dobre. Ale zagram. Aha, chwila, bo jak zagram tu, to on wieżą, ale ja zagram wtedy tutaj. Dobra, goniec B3. Nie, no to, nie, no dobra, pozamiatane, bo teraz jeszcze kolejna groźba się pojawiła. I tak A3 i ten pytek. Ale ja go rozumiem. D5 jest zrozumiałym posunięciem, bo on chce też zagrać D6. I w sumie może ten ruch teraz zagrać chyba i goniec. Naprawdę? Aha, bo jak zagram tu, to on zagra tak. Ale moment, tu się wszystko dobrze dzieje, moi drodzy. Nie mogę teraz tak zagrać? Mogę, prawda? Kto mi zabroni? Tyle, że. No tak. Skoczek nie ma już wyjścia, to jest ważne. Nawet jak on zagra tu, ja zbiję, on zagra wieżą D8, to może sobie zbijać gońca, bo grozi mat. Dokładnie, ale zagram tu, no to wygrywam figurę. Prosta. On zagra tak, to jeszcze mam goniec B6 przy okazji. Albo goniec E7, to już tam do wyboru, myślę, prostego. Tak zagrał. Mogę zbić. Ale chyba mogę zagrać tak, to będzie lepsze. Po prostu na wieżę i odbijam tutaj. Jednak te ostre tutaj, jednak te ostre warianty, ten ostry debiut zadziałał dobrze, jak się okazuje.
To znaczy, no gość się tam oczywiście pomylił, ale dwa pionki mniej, jakby się wybronił, no to wiecie jak jest. No tutaj oczywiście zbijam wieżą, bez dwóch zdań, figura więcej. No jakiś tam może zagrać gońcem na e6, jeszcze trzeba oczywiście uważać. Wieża c1, zdobywam wolną linię. Wieża a8 prawdopodobnie, no to wtedy goniec b3, jeżeli tak, to sobie spokojnie wracam. Tutaj trzeba uważać też na matę na a1. Więc zaraz jakiś lufcik zrobimy w typu. Tak, tutaj zagram goniec na d4, żeby już przyblokować pionka. Gońce tutaj pilnują. Wieża nie może za bardzo też pograć chyba. No to jest już tak pozamiatane. Tu będzie chciał zagrać. Dobra, posunięcie f3, żeby był lufcik. On zagra tak, ja zagram. Aha! Aha, tutaj jest obrona. Chwila, no to jest ok. No to jest okej, okay, no to nie wiem, zagram tak powiedzmy. Ty broni pionka, po prostu jak zagra wieża b4, to mogę tak zagrać, mogę zagrać wieża d1. Mogę podciągnąć króla na e3 za moment. No tak, no figura więcej, no to już jest kwestia tylko jakiejś tam prostej techniki. W takich sytuacjach na pewno nie można się za bardzo podjarać, trzeba spokojnie dociągnąć wszystkie figury do swoich figur, nie śpieszyć się z tym, nie szukać na siłę okazji do zdobycia na przykład kolejnego pionka przeciwnika, nie ma to sensu. Zwracać trzeba uwagę na to, żeby też przeciwnik nie mógł nam zrobić jakiejś kontry specjalnej. No tutaj to co podstawka, prawda? Ok, lecimy sobie z kolejną partią. 1836. B3. Tak też i grają w szachy. Więc zagram sobie D5, zagram sobie C5, zbuduję sobie centrum. Skoczek, skoczek. Jakieś E3 prawdopodobnie. Tak po takim E3, a nawet nie, zobaczcie, zostało zagrane co innego. Tak, tak, to jak zagram tak, to nie, to. No ale centrum mogę zbudować. Zbijam, zbijam, bo moje pionki będą połączone. I zagram skoczkiem po prostu. Jak on zbije, to ja zbijam. Okej, okay, wszystko gra. Wszystko pięknie gra. Co? Nie, no to myślę, że mi skliknął, bo C4 prawdopodobnie. Trzeba grać. Dobra, E5. Skoro tak zagrał, no to gramy E5. Budujemy sobie centrum. Goniec D6 z obroną. Zawsze tam będą fajne ataki na H7. Roszada szybka. I tutaj jest w porządku. Myślę, że wieża E1 się też bardzo przyda, dlatego że czasami nie ma też opcji teraz wymiany. Okej. Okay. No na pewno będzie przeciwnik dążył do ruchu C4. Teraz pytanie, czy ja mogę go spróbować jakoś zaatakować? Może A4, C4, może A5, A4. To też jest jakaś opcja, żeby grać na przykład na tym skrzydle. Jest para gońców. Dobra, wyprowadźmy sobie kulturalnie gońce na F5. Niech ten goniec sobie też pooddycha świeżym powietrzem. Jest F3. Zobaczcie, jakie prowokacje. I hetman B6, moi drodzy. Jak on ma bronić tego pionka? Nie wiem. Zagrał za szybko. No właśnie, to są te opcje. Te takie proste ruchy prowokują do jakichś dziwnych takich myśli przeciwników czasami. A, nie zdobywam pionka. A chwila! Czy ja tu nie daję pięknego mata? Bicie? Bicie? I goniec C5 mat? Czy to nie będzie najpiękniejszy mat, jaki w życiu dałem w speedrunie i w ogóle w ostatnich czasach? Proszę, zbij! Daj mi tę przyjemność! Daj mi tę przyjemność! Proszę! Chociaż tutaj też jest matowanko. Ale byłby piękny mat! Jest! Najpiękniejszy mat w speedrunie, moi drodzy. Nie dość, że w 3-0, to w ogóle w ostatnich partiach. Najpiękniejszy mat, ale jaja, ale jestem przeszczęśliwy, wiecie co? No wiem, że to jest zawodnik może jeszcze w łatwym moim zasięgu, ale to, co się wydarzyło teraz, ja cię kręcę. 14 ruchów, poświęcenie hetmana na środku szachownicy i piękny mat na polu E3. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Gońce zrobiły piękną robotę, pionki w centrum również. Nie można się niczym zasłonić. Idealnie się to ułożyło, powiem szczerze. Wow! Dziękuję ci serdecznie, drogi przeciwniku, za
możliwość tego arcypięknego mata. Słuchajcie, no jestem tak podjarany, że chyba nie zagram już dzisiaj drugiej, trzeciej partii w tym speedrunie, ale ajajajajaj, przepiękny mat na środku szachownicy. Aj, powiem wam szczerze, tak, naprawdę to jeden z piękniejszych matów, jakie dałem w ogóle w internecie. No to zasługuje na dobry tytuł, myślę. Dzięki serdecznie, moi drodzy, za uwagę. Dzisiaj króciutko, może to będzie puszczone w święta, może nie, zobaczymy. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.